1956 rok to są różne wydarzenia, które się dzieją nie tylko w Polsce, ale również w Europie, ale w Polsce to jest czerwiec 1956 roku. Na bazie tych wydarzeń również są wydarzenia bydgoskie 18 listopada 1956 roku, które były jedne z największych, ponieważ również historycznie wiemy, że takie zdarzenia miały miejsce, manifestacje również w Płocku, w Szczecinie, w Warszawie, ale Bydgoszcz to jest manifestacja prawie 3000 osób. One się zaczęły w sposób niekonwencjonalny, bo praktycznie przed kinem, gdzie miał być pokazywany film koreański. Bydgoska manifestacja z 18 listopada 1956 roku uformowała się spontanicznie po brutalnej interwencji patrolu Milicji Obywatelskiej pod kinem Bałtyk. Agresywne działanie milicji, w tym użycie pałek, spowodowały wybuch niezadowolenia zgromadzonych osób. W efekcie na miejsce zdarzeń przysłano kolejny patrol, który podjął próbę zatrzymania jednej z osób. Po jej odbiciu tłum bydgoszczan, zmobilizowany okrzykami przeciwko milicjantom, ruszył w stronę Komendy Wojewódzkiej MO, znajdującej się przy ulicy Chodkiewicza. I razy idę i słyszę plec komuną, plec komuną. Stanęłem i posłuchałem, co się dzieje. Przypomniało mi się to, co mi rodzice powiedziały, szczególnie mój tata. Powiedział, komuny trzeba niszczyć w różny po prostu sposób. Ten pochód, jak się tak formułował, to już było widać, że ta grupa ludzi przybywa tam coraz więcej i że to ma być jakaś demonstracja de facto. No ale jak były te hasła rzucane precz z Ruskami, niech żyją Węgry i tak dalej, to już ja wiedziałem, o co chodzi, nie? W drodze do Komendy Wojewódzkiej MO wznoszono hasła niepodległościowe i wolnościowe, które towarzyszyły manifestacji podczas jej przemarszu ulicą 1 Maja i dalej w stronę Wzgórza Dąbrowskiego. W tym pochodzie żeśmy szli do domu towarowego, do hotelu Orbis tam, gdzie i przyjechało KBW, wojsko. I rozpędzało. Tam rzucali te petardy jakieś tam, łzawiące gazy, nie? I tak wszystko się porozpieszło. No ja akurat z taką grupą pobiegłem w kierunku Klarysek, nie? Kościoła tam jest. No i tam znowu zaczęła się jakaś grupka zbierać. Całe zgromadzenie, cały ten tłum udał się na Wzgórze Wolności do symbolu wczesnej blokady informacji, jakim była zagłuszarka na Wzgórzu Wolności, którą spalono. Na Wzgórzu Dąbrowskiego zniszczono siatkę rozpiętą na betonowym ogrodzeniu. Rozbrojono strażnika i wdarto się do budynku radiostacji. Z zabranej strażnikowi broni oddano strzały w powietrze, a następnie przystąpiono do niszczenia urządzeń zagłuszających. W końcu dzieci się podzielili na dwie, jak to się, części. Jedna podpalała cały maszt, a ja z drugiej poszedłem do tego budynku. Tam jest taki kogucik też w tym prywatnym budynku, oszklony taki na narożniku tam, nie? To tam był strażnik i tego strażnika ktoś tam rozbroił. To ci, co tam wchodzili do środka, prawda, bo tam ta główna instalacja tych to była w pomieszczeniu tam u tego właściciela tego budynku, nie? I rozbroili podobno tego strażnika i wystrzelali broń, ten amunicję, nie, w powietrze i puścili. Nic mu tam nikt nic nie zrobił, nie? My tam weszli tam, bo to było, płot był i dom mieszkalny. Tam u góry na dachu była obserwacja strażnicza. No ja weszli, tak się wyrażę, jak w masło. Ona musiała nie być nie zamknięta, ta furtka. No i tak w ten sposób żeśmy tam wyszli. No i do tego domu tam też było, ta brama była otwarta. To była taka atmosfera takiego podniecenia jakiegoś, nie? To każdy reagował bardzo, no to zniszczyć. Jeszcze tam ci mieszkańcy, co w takiej kamienicy tam dwupiętrowej czy trzypiętrowej mieszkali, to jeszcze sami przychodzili tam z jakimiś łomami czy siekierami i te naciągi, bo ten maszt był na czterech takich naciągach, nie? Na takich wantach, nie? Żeby się nie przewrócił. To odrąbali,
wypuścili olej ze tej skrzyni fiderowej, bo tam te urządzenia, co się zagłuszały, to się obracały, nie? Jakieś tryby tam były czy coś. No i to się podpalił ktoś tam. No, no ja oświetlałem latarką, czy nie ma gdzieś tam w krzakach jakiegoś, co celuje, nie? No i tyle. Tyle to było tak, takie to było zakończenie. Ktoś zawiadomił nas, że milicja jedzie. No to już byliśmy trochę w szoku. I tutaj, no każdy się loszedł. To jest okres 56 roku, gdzie trudno mówić o organizacjach niepodległościowych, które jak w jakikolwiek sposób by zrzeszały ludzi odmiennie myślących. Trudno mówić o możliwości zorganizowania jakiejkolwiek manifestacji legalnej, żeby móc wyrazić swoje poglądy. Taka możliwość nie istniała, bo była jedna polityka, jedna władza, jedno rozumienie, jak Polska ma wyglądać. Więc tutaj mamy do czynienia z takim spontanicznym zrywem, chęcią pokazania, że pomimo przemian, jakie już następowały w 56 roku, mimo wszystko nadal społeczeństwo jest niezadowolone, a w szczególności niezadowolone, bo z symbolu zagłuszania dostępu do informacji. Już nazajutrz po spaleniu zagłuszarki propagandowa prasa donosiła o chuligańskich wybrykach. Wczoraj, w niedzielę 18 listopada, w godzinach popołudniowych i wieczornych miały miejsce w Bydgoszczy wybryki licznej grupy młodocianych chuliganów. Tymczasem pod koniec listopada zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, pułkownik Aumer, raportował. Początkowo zajścia miały charakter chuligański, lecz szybko przekształciły się w demonstrację polityczną. Wczesna władza wyłowiła, no przecież trudno skazać tłum, który liczy kilkaset osób, w związku z tym trzeba wyłapać osoby, które no, w pewien sposób zostały przez władzę uznane za przywódców. Takie osoby zostały zatrzymane przez ówczesne służby. Pracowałem, byłem przy pracy, przyjechali Citroenem, samochodem, w cywilu, ubecy i z firmy mnie zabrali na komendę na Chodkiewicza, tam gdzie jest teraz uniwersytet. No a potem śledztwo i takie tam śledztwo prowadzili, które było wygodne tym, którzy chcieli nas skazać. Do mnie majster mówi, ty Borowski, ciebie wołają, ale po co, wiem, że chodź, ja myślałem, że tam rodzice coś mają, że coś po drodze załatwię, jak pójdę z pracy i tego. A w końcu idę, patrzę, stoję dwóch oprawców. Borowskie dzieci? Tak. Z nami chodź, chwileczkę powiedziałem, ja się muszę ubrać. Ubrałem się, chleb zabrałem, wsadzili mi tam jeden był z pepeszą. Wszystko tak jakby na front było, ale otwarty samochód był i przez całe Śródmieście zawieźli mnie tam dawniejszą Czerwoną Armię do ulicy 1 Maja i do Chodkiewica i tam był ten areszt. Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego przez prokuraturę został skierowany akt oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i te osoby zostały skazane od 6 lat pozbawienia wolności do 8 miesięcy pozbawienia wolności. Nie wymuszano, tylko narzucano mi. A ja zaprzeczałem, no bo jak nie było, no to jak? Ja miałem się przyznać do czegoś, czego nie zrobiłem, to tak jakby ktoś białe wmawiał, że to jest zielone. Ta rozprawa była, no ale jak dobrze pamiętam, z ekoną to tam obrona była, to taka obrona była, żeby się nazywała po prostu, a tak naprawdę nic nie wniosło na korzyść oskarżonych. Co do oceny historycznej, nie ma chyba najmniejszych wątpliwości, że mamy do czynienia z wydarzeniem, które wpisuje się w krajobraz
działań niepodległościowych, dążenia do wolności słowa, myślenia. Sprawa rehabilitacji wygląda w ten sposób, że osoby skazane wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na bazie ustawy o stwierdzeniu nieważności orzeczeń w okresie od 91 do 96 roku składały takie wnioski o rehabilitację, które zostały przez sąd uznane w ten sposób, że nie stwierdził sąd działania na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i taka sytuacja jest do dnia dzisiejszego. Oddziała Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku na bazie nowych materiałów, które zostały uzyskane, złożyła wniosek o wznowienie tych postępowań, które rozpatrzy Sąd Najwyższy. W momencie ustalenia, iż Sąd Najwyższy wznowi postępowania, procesy rehabilitacyjne będą się toczyły od nowa.